Mamy ciągle jeszcze nowy rok. Nowy rok to dobry czas, żeby spojrzeć odrobinę do tyłu. To najbardziej zrobimy na dzisiejszym członkowskim nabożeństwie. To jest dobrze podsumować to, co się wydarzyło. To jest dobrze zobaczyć, jak wiele się wydarzyło. To pobudza nas, będzie nas pobudzać, mam wielką nadzieję, do wielkiej wdzięczności dla Boga, jak usłyszymy, że wydarzyło się wiele więcej nawet niż nam się wydawało. Ale słowo, które chcemy czytać, ono ma ciągnąć nas do przodu. Ono ma, tak jak pieśni nas zachęcały, żebyśmy byli jak jeleń. Pamiętacie, kiedyś w Nowy Rok mogliśmy, żebyśmy przylgnęli do Bożego Słowa, przylgnęli do Boga, przylgnęli do służby. Jedna z pieśni dzisiejszych mówiła, żebyśmy byli jak jeleń, który jest taki, no jest samo południe, no dzisiaj sobie tego nie wyobrazicie, bo jest śnieg na zewnątrz, ale wyobraźcie sobie, że jest lato, samo południe na pustyni, słońce sięga zenitu. I ten spragniony jeleń, który już idzie tak długo i tak bardzo mu się chce pić, i nagle znajduje źródło i się napił. I to jest rozkosz. Jak komuś tak bardzo się chce pić i się napije, to jest rozkosz. I my mamy być w duchowym życiu tak jak jeleń, który jest słowa spragniony, który jest Bożej obecności spragniony, który jest i służby, i wszystkiego, co wokół Kościoła spragniony. Nie, że trzeba, nie, że obowiązek, nie, że no, przyszła niedziela, nie ma innego wyjścia, ale żeby tak jak Dawid czasami wykrzyczy w swoich psalmach, że no, ma to pragnienie, on chce, bardzo mu zależy, żeby do domu Bożego, żeby w tych przedsionkach Bożych, że ten jeden dzień tam jest lepszy niż gdzie indziej tysiąc dni. I nie, ja myślę, że wielu z nas jeszcze tego nie rozumie, że gdzieś jeden dzień może być lepszy niż tysiąc w innym miejscu, ale Dawid po tym wszystkim, co przeżył, on to już wiedział, że jeżeli Pan Bóg jest obecny, to ten jeden dzień wnosi do naszego życia więcej, jest większą radością, większym błogosławieństwem niż może tysiąc dni, czyli trzy lata, gdzie indziej. Ale macie wrażenie, że to tak nie zawsze jest, że nie zawsze to tak działa, a niektórzy po jakimś czasie bycia w kościele albo blisko kościoła mówią, ale to nie działa. To są piękne teorie, to już słyszałem wiele razy w życiu. To są piękne teorie, problem w tym, że to nie działa. I jeżeli nie działa, to musimy sobie uświadomić, że to nie jest tak, że Królestwo Boże nie działa, tylko jeżeli w twoim życiu nie działa, to z jakiegoś powodu nie działa. Bo Królestwo Boże działa, nie? Jeżeli ktoś szczerze kiedyś narodził się na nowo i wie, o czym teraz mówię, i no, jak to czasami mówimy, szedł med nad ziemią i taki lekki, i taki szczęśliwy, i grzechy przebaczone. I, no to jest przeżycie, którego nie da się zapomnieć w życiu. Albo pisze Tadziu, czy Grzesiu, czy Ewa z Zamościa, jestem chory, jestem chora. A dwa dni później, trzy dni później czytamy świadectwo jedno po drugim. Pan Bóg mnie uzdrowił, Pan Bóg mnie podniósł, Pan Bóg mnie uzdrowił. A więc to działa, to działa. Pan Bóg zbawia ludzi, Pan Bóg uzdrawia ludzi, Pan Bóg prostuje pokrzywione ścieżki. Pamiętacie Jana Chrzciciela, jak przyszedł, od czego zaczął? Wszystko, co krzywe, musi być wyrównane. Wszystkie te doły, pagórki, one muszą być wyrównane. Mesjasz nadchodzi. Wszystko musi być jasne, określone, proste. I to, co dzisiaj chcę powiedzieć, jeżeli coś w twoim życiu nie działa, mówię do tych, którzy może po raz pierwszy dzisiaj słyszą Ewangelię, bo może na tym miejscu takich ludzi nie ma, ale spotykamy wielu tych, którzy przez internet słuchają i my wiemy o tym, że są na początku i dlatego chcemy na nowo zmierzyć się z takimi rzeczami podstawowymi dla siebie, żeby sprawdzić, potrzebujemy czy nie. Apostoł Paweł mówi, sprawdzam swoje życie. My po
roku, dwóch, pięciu, dziesięciu latach w Kościele musimy sprawdzać swoje życie. Ale są ludzie, którzy zaczynają i dlatego muszą wiedzieć, jak trzeba zacząć, od czego trzeba zacząć, o co to w ogóle chodzi w tym Kościele. Czy to nie wystarczy, jak pójdę raz w tygodniu, albo raz w miesiącu, albo na Wielkanoc i Boże Narodzenie, bo niektórzy tak mają, że dwa razy w roku. Czy nie wystarczy? No, może to Pan Bóg powinien już być zadowolony. Wiecie, Pan Bóg jest zadowolony tak czy tak. Pan Bóg jest szczęśliwy tak czy tak. Pan Bóg jest spełniony tak czy tak. Kiedy nie było jeszcze świata, planet, ludzi, Pan Bóg był spełniony, szczęśliwy, zadowolony. Chodzi w tym przypadku o nas, o nasze życie, o nasze zbawienie, o to, gdzie spędzimy wieczność. I dlatego słuchajmy uważnie, żebyśmy mogli na nowo sobie dzisiaj odpowiedzieć, po latach wiary albo na początku, gdzie spędzimy wieczność. My od lat rozdajemy takie książeczki Wilhelma Busha, Jezus naszym przeznaczeniem. Tysiące tych książeczek rozdaliśmy. Tam jest wiele ważnych, ciekawych rzeczy w tej książeczce, ale jedna ostatnio mnie ujęła. Przychodzi Pan na lotnisko i bardzo mu zależy, żeby dostać się gdzieś tam na drugi koniec świata i tam ma rzeczy do załatwienia, zadania do zrobienia, może pieniądze do zarobienia, ale ma ważny powód, żeby tam po tej drugiej stronie się znaleźć. To tak trochę jak my. Nam zależy, mamy ważny powód, mamy zaproszenie do tego, żeby znaleźć się z tej drugiej strony życia. Natomiast wiemy, że to nie dzieje się na zasadzie przypadku, ślepego losu. Wielu ludzi tak mówi w tym świecie. A to jakiś tam przypadek, ślepy los. Niczym nie rządzi ślepy los. Wszystkim rządzą wybory, decyzje, jakie podejmujemy. I ten Pan podjął decyzję, ona była ważna dla Niego, dla Jego życia, dla Jego pieniędzy, kariery, cokolwiek. Przeszedł przez kontrolę lotów, nadał bagaż, tu kontrola, tam kontrola, tu paszport, tam jeszcze coś tam. I stoi już taki szczęśliwy w drzwiach samolotu. I no, ci, którzy lecieli, to wiedzą, że jeszcze nieraz się zdarza, że ktoś tam stoi w drzwiach samolotu. Już ci się wydaje, że wszystko jest za tobą. Paszport sprawdzony, bagaż nadany. Może jeszcze kolejna kontrola. A potem patrzysz w drzwiach samolotu, jeszcze ktoś prosi o kartę pokładową, a czasami o paszport. I ten gentleman podaje uśmiechniętej stewardesie swój paszport. A ona mówi, ale pan nie leci. Nie lecę. Mam bagaż nadany, paszport sprawdzony, wszystko. Panu paszport jest nieważny. Ale jak? Pokazuję, rzeczywiście. Miesiąc temu był ważny, dzisiaj jest nieważny. I wtedy ten pan powiedział tak, ale niech pani nie będzie taka drobiazgowa. Mam paszport i to wystarczy. A pani mówi, to nie wystarczy. I musi pan opuścić pokład samolotu. Wiecie, to co dzisiaj będziemy trochę mówić, niech nas ustrzeże przed tym, żebyśmy nie usłyszeli kiedyś takiego zdania, ale musi pan opuścić pokład samolotu, na drugą stronę pan nie leci. Są takie pieśni, pamiętacie, na drugi brzeg, że my chcemy na ten drugi brzeg. Różnych obrazów ludzie używają, a przejście przez Jordan, a coś, ale ten drugi brzeg to tak dla nas chodzi o niebo. I jest taka przypowieść, sam Pan Jezus to opowiedział. Już tam, w Królestwie Niebieskim, jest uczta weselna. On idzie, patrzy na jednego człowieka i mówi, przyjacielu, jak tu wszedłeś? Nie masz szaty weselnej. I musiał opuścić to pomieszczenie. Wspomniany Pan opuścił z wielkim smutkiem samolot,
Może przyniosło to wielką szkodę dla jego życia, kariery, pieniędzy, rodziny, ja nie wiem. Ale jeżeli to się wydarzy tylko tu i teraz, czyli w tym życiu, to jest mniejszy problem. Jeżeli to się wydarzy w wieczności, to jest większy problem. W Ewangelii według świętego Jana, 10 rozdział zaczyna się takimi słowami. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Wiersz ten zaczyna się słowami, jeżeli macie Biblię otwarte, popatrzcie na to, zaczyna się słowami zaprawdę, zaprawdę. Wiecie, kiedy Pan Bóg stwarzał świat, to powiedział, niech stanie się słońce i się stało. Powiedział, niech stanie się ziemia i się stała. Uczyńmy człowieka i człowiek został stworzony. Pan Bóg mówi raz i to wystarcza. Nawet żeby stworzyć kolejną galaktykę, wystarczy, że Pan Bóg mówi jedno słowo i rzeczy się dzieją. Ale są takie miejsca w Piśmie Świętym, kiedy z wiadomego dla siebie powodu Pan Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę. Spróbujmy się skupić na tym, o czym mówię. To są na pozór proste rzeczy, które widzieliśmy, słyszeliśmy i czytaliśmy wiele razy. Ewangelia to jest to, co dzieci przerabiają na szkółce niedzielnej. A wiecie, że największe, najgłębsze prawdy Pisma Świętego są zawarte w najprostszych, wydawałoby się, w najbardziej banalnych historiach? I ta historia wydaje się dla nas prosta, znana. Nie lubię tego słowa w tym przypadku banalna. Ona nie jest banalna, ona jest zasadnicza. A że jest zasadnicza, widzimy to od samego początku, bo Pan Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę. I nie robił tego na co dzień, ale kiedy już Pan Jezus mówił w taki sposób, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Wiecie, kiedy jeszcze to powiedział? Kiedy rozmawiał z Nikodemem. I dwa razy zrobił to samo. Jak rozmawiał z Nikodemem, to dwa razy powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeżeli się nie narodzisz na nowo, nawet nie zobaczysz Królestwa Bożego. Wiecie, o czym dzisiaj jest mowa w tej historii? O wejściu do Bożego Królestwa. Ta owczarnia, ona jest obrazem dla nas Bożego Królestwa. Ona jest obrazem dla nas Kościoła, w którym jesteśmy. Pan Jezus chce do tego Kościoła, do tej owczarni nas zaprosić, ale mówi, że tam można wejść, żeby tam zostać i żeby przeżyć błogosławieństwo tej owczarni. Trzeba tam wejść w określony sposób i już ten jeden, jedyny wiersz, który przeczytaliśmy, mówi nam o tym, że niektórzy tam wchodzą nie w ten określony sposób, jeden, jedyny właściwy. Że niektórzy tam wchodzą, próbują wejść w inny sposób i z innych powodów, z innych pobudek. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, a więc ten wiersz mówi o tym, że jest owczarnia, że jest Boże Królestwo. Pamiętacie, że Boże Królestwo to nie jest niebo? Tak czy nie? Znaczy to też jest niebo, żeby było jasne. Tam też jest Boże Królestwo. Tam jest jeszcze bardziej Boże Królestwo niż tu. Ale Pan Jezus mówi, Królestwo Boże jest pośród was. Ono tu się zaczyna. My tu do niego wchodzimy. I ta owczarnia jest obrazem Bożego Królestwa. Do tej owczarni jesteśmy zapraszani. Pan Bóg chce, żebyśmy byli owcami Jego pastwiska, to ten obraz owiec, on się przewija w wielu miejscach Pisma Świętego, on się przewija wiele razy przez Pismo Święte Starego Testamentu, o dziwo, bo myśl jest ta sama. To, co dotyczyło Izraela wtedy, dotyczy Kościoła dzisiaj, ale myśl Pana Jezusa, żeby nas skądś zabrać i gdzieś zaprowadzić. W jednym miejscu to jest napisane, żeby nas przenieść ze śmierci do żywota,
z królestwa tego świata, ciemności, do swojego niebiańskiego królestwa, to jest to, co Pan Jezus robi, chce robić i obraz tego mamy w dzisiejszym wierszu, który przeczytaliśmy. A więc jest ta owczarnia, Pan Jezus cię tam zaprasza, jest tylko jeden właściwy sposób, żeby tam wejść i uwaga, są inne niewłaściwe sposoby, żeby tam wejść. I w tym dzisiejszym obrazie samolotu mogliśmy zauważyć, że przechodzisz przez bramkę jakąś tam, przez kontrolę lotów, to wszystko, co tam się na lotnisku dzieje, a więc jesteś już tak daleko, że wydaje ci się, że nikt cię nie może cofnąć, a okazało się, że cię cofnęli. I to zaprawdę, które dzisiaj wypowiada Pan Jezus, mówi o tych, którzy nie przez drzwi wchodzą do Bożego Królestwa. A więc myśl jest taka, że można w niewłaściwy sposób i z niewłaściwych pobudek wejść do kościoła, do owczarni. Żebyśmy to lepiej zrozumieli. Czy wilk czasami wchodzi do owczarni? Jasne, że wchodzi. No to jest jego szczyt marzeń. To jest jego życiowe powołanie. To jest to, co spędza mu sen z oczu. Wejść do owczarni. I on tam ma coś do zrobienia. Ale nie jest pasterzem, żeby było jasne. Nie troszczy się o owce, żeby było jasne. Nie dba o to, żeby jego owce miały i to w obfitości. Wiecie, kto dba o to, żeby jego owce miały i to w obfitości? Pan Jezus. O nim jest napisane, że on przyszedł i chce, żeby jego owce miały i to w obfitości. I Pan Jezus o to się troszczy. Ale wilk czy szatan, bo wilk jest w tym przypadku obrazem szatana, jest napisane, przyszedł, aby kraść, zabijać i zatracać. 10 wiersz. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. I złodziejem może być zarówno człowiek, jak i wilk. Jeszcze mogą to być inne stworzenia. Natomiast pastwisko jest po to, żeby tam były owce. Pastwisko jest po to, żeby te owce tam były bezpieczne. Pastwisko jest po to, żeby tak naprawdę eliminować tych intruzów, którzy przychodzą w to miejsce. Właściwie chcę, żeby to, co zostanie z tego dzisiejszego przesłania, żeby też tytuł tego dzisiejszego przesłania brzmiał, czy ogrodzenie to ograniczenie. Bo owczarnia ma jakieś ogrodzenie, ma jakiś płot, jest określona. Gdybyśmy popatrzyli na obrazy starotestamentowe, Jerozolima, to miejsce, gdzie Boży naród wybrany się spotyka. Jerozolima była otoczona murem. Te mury zawsze dawały poczucie bezpieczeństwa. Co daje ogrodzenie takiej owcy, która jest w środku? Daje poczucie bezpieczeństwa. Ta owca wie, na ile rozumie. My jako Boże owieczki rozumiemy, mam nadzieję, trochę więcej niż tamte owieczki. I w tym rozumieniu możemy i powinniśmy się rozwijać. I każdy obraz, te obrazy często na pierwszy rzut oka wydają się takie banalne, jak powiedziałem. Ale Pan Jezus wie, że my właśnie w taki sposób zrozumiemy najwięcej, że w taki sposób dotrze do nas najwięcej. Pan Jezus mówi o siewcy, który sieje ziarno. Pan Jezus mówi o rybaku, który zarzuca sieci. Pan Jezus mówi do uczniów, których powołuje, uczynię was rybakami ludzi. Czemu nie powiedział, uczynię was apostołami Kościoła Pana Jezusa? Czemu tak nie powiedział?
No niby w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. To my dzisiaj już trochę wiemy i rozumiemy i gdyby nam to Pan Jezus dzisiaj powiedział, to byśmy wiedzieli, co ma na myśli, ale wtedy ci uczniowie, ci prości ludzie, oni by nic nie wiedzieli, oni niczego z tego by nie rozumieli. Ale oni przez lata łowili i ta myśl o tym, tak jak przez lata łowiłeś te rybki, tak teraz przez lata będziesz łowił ludzi, czyli będziesz wyciągał ich z tego morza, tego świata, i przenosił je do Bożego Królestwa. I to oni rozumieli. Używa też, jak dzisiaj, obrazu owczarni. I to jest to miejsce, które jest oddzielone. To jest to miejsce, które jest ogrodzone płotem. To jest to miejsce, które ma dawać poczucie bezpieczeństwa. Ono też nam ma dawać poczucie bezpieczeństwa, bo my dzisiaj jesteśmy w owczarni. Tak czy nie? Kościół jest tą owczarnią. My jesteśmy owcami jego pastwiska i ten niewidzialny płot, który izoluje nas od tego świata, to, że Pan Jezus mówi w swoim słowie, że zły nie może nas dotknąć. Czasami mówimy, używamy takiego obrazu, że jesteśmy pod przykryciem krwi Pana Jezusa. To są wszystko obrazy tego, że w Chrystusie jesteśmy bezpieczni, że w Chrystusie jesteśmy pod Jego ochroną, że w Chrystusie zły nie może nas dotknąć, ale te obrazy też nas uczą tego, że z jakiegoś powodu my możemy znaleźć się na zewnątrz. I druga historia, którą przeczytamy za chwilę, ona pokaże, że z jakiegoś powodu możemy się znaleźć na zewnątrz. Ale to nie jest Boży cel, to nie jest Boży zamiar i Boża myśl, żebyśmy się znaleźli na zewnątrz. Bożym celem, zamiarem, myślą, pragnieniem jest, żebyśmy byli w Jego owczarni, żebyśmy mieli w obfitości, żebyśmy byli pod Jego ochroną i żeby wszystkie te zagrożenia, które przychodzą z zewnątrz, żeby były jak najmniejsze dla nas. Ale dlatego, że Boże Słowo jest prawdą, to nie mówi nam o tym, że w tej owczarni, czyli dopóki tu jesteśmy na tej ziemi, że coś nie może się wydarzyć. Może się wydarzyć. Do tej owczarni może w jakiś sposób wtargnąć wilk, że to do tej owczarni w jakiś sposób może wejść złodziej, ale Pan Jezus te rzeczy eliminuje i zawsze dla swoich owiec stawia pasterza, żeby owce były zadbane, bezpieczne i miały się dobrze. Pan Jezus w tym swoim przesłaniu dla ludzi, którzy Go wtedy słuchają, dochodzi do wiersza 7 i w końcówce tego wiersza mówi tak. Ja jestem drzwiami dla owiec. A więc już powiedzieliśmy sobie, że jest owczarnia, jest to miejsce ogrodzone, gdzie owce są zapraszane, gdzie mają wejść, gdzie są pod ochroną, gdzie są bezpieczne, gdzie jest jedzenie, ale owce, żeby były owcami i żeby z tej Bożej ochrony i błogosławieństwa mogły korzystać, to wchodzą tam tylko przez jedyny właściwy sposób i to są drzwi. A więc ten, kto przeskakuje przez płot, nie jest owcą, owce nie przeskakują przez płot. Ten, kto przechodzi pod płotem, to nie jest owca, owca nie przechodzi pod płotem. Pamiętacie te liszki, które podkopują winnice? One podkopują się pod płotem. I wszystko, co w sposób niewłaściwy chce wejść do owczarni, jest eliminowane i jest nieakceptowane przez Boga. Pan Jezus mówi w 7 wierszu, jestem drzwiami dla owiec. A później w wierszu 9, żeby ludzie, którzy Go słuchają, wtedy w większości prości ludzie, żeby mogli to zrozumieć, powiedział tak. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. A złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz, mówi Pan Jezus o sobie, jeżeli jesteśmy w Jego obecności, jeżeli weszliśmy przez te drzwi, którymi jest On,
to jesteśmy bezpieczni. I teraz, co to jest ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie? Pamiętacie, że jest napisane, karą za grzech jest śmierć? W innym miejscu jest napisane, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, bo my Polacy lubimy mówić tak, ale ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Zabić nie musisz fizycznie nożem, możesz w myślach, w sercu, złorzecząc, możesz okraść nie tylko z pieniędzy, ale kogoś z dobrego imienia, na które człowiek latami pracuje. A więc jeżeli Pan Jezus mówi, myśmy wszyscy jak owce zbłądzili, każdy z nas na własną drogę zboczył, nie ma sprawiedliwego ani jednego, a więc nie ma takiego człowieka. Nawet jeżeli ktoś był mnichem, zamknięty przez całe życie i wydawało się, że za bardzo nie miał gdzie nagrzeszyć, no to on tą swoją grzeszną naturę zabrał ze sobą do tego zakonu, w którym był, do tego miejsca odosobnienia, w którym był i grzeszył tam w swoim sercu, w swoich myślach. Myśmy wszyscy, każdy z nas na własną drogę zboczył, wszyscy zbłądziliśmy, wszyscy jesteśmy grzesznikami, nie ma sprawiedliwego ani jednego. I teraz jeżeli Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, to znaczy, Pan Jezus jest jedynym sprawiedliwym. Bo wracając do tego, kim byliśmy w starym życiu, a więc byliśmy grzesznikami, nawet jeżeli nam się ta myśl nie podoba, byliśmy grzesznikami, to karą za grzech jest śmierć. I każdy grzesznik, a więc każdy człowiek na tym świecie od czasów Adama aż do końca świata musi ponieść śmierć za swój grzech, bo karą za grzech jest śmierć. I gdyby nie ofiara Pana Jezusa, gdyby nie w tym momencie powinniśmy powiedzieć zastępcza ofiara Pana Jezusa, bo On nie umierał za swój grzech. Biblia mówi, że On był jedynym bezgrzesznym, który żył na tej ziemi, a więc nie umierał za siebie. My powinniśmy umrzeć za siebie. Karą za grzech jest śmierć. I teraz Syn Boży przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A więc ci wszyscy zagubieni ludzie, grzeszni ludzie tego świata albo poniosą karę za swój grzech i pójdą do piekła, albo uwierzą i skorzystają w zastępczą ofiarę Pana Jezusa. Czyli uwierzą w to, że Pan Jezus wtedy na Golgocie wziął na siebie twój i mój grzech i przybił go do krzyża. I to musisz przyjąć przez wiarę, że tak się wydarzyło. Kiedy umierał na krzyżu, Biblia mówi, że przelał swoją świętą krew za nas, grzeszników, to nasza krew miała zostać wylana wtedy, kiedy mieliśmy za swój grzech umrzeć, ale Pan Jezus zrobił to za nas i jest napisane, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale i w wierszu 9 jest pokazane, jak to zrobić praktycznie. I tam jest napisane, jeśli wyznajemy grzechy, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i wybaczył. A więc krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc te drzwi, którymi Pan Jezus stał się do owczarni, to, że mamy wejść przez Niego. Tu jest napisane, jeśli kto przeze mnie wejdzie, wejść przez Pana Jezusa do tej owczarni. To znaczy uwierzyć w to, przyjąć to, że za mnie grzesznika Pan Jezus umarł na Golgocie, że wtedy moje grzechy razem z Nim zostały tam ukrzyżowane i przepraszam Go za to wszystko. Pokutuję szczerze za to, że On za mnie musiał umierać, ale przyjmuję to wiarą, że On to zrobił za mnie w wielkiej swojej miłości. Wierzę w to, że tylko krew Pana Jezusa może zmyć grzechy. Wiecie, że jak ktoś ma tłuste naczynia i chce je umyć,
że jest jakiś środek, który zmywa tłuszcz? Dziewczyny, jest takie coś, czy nie w kuchni? Płyn do naczyń to nazywamy, tak? Czyli jeżeli coś jest tłuste, możemy ten tłuszcz zmyć płynem do naczyń. Ale jeżeli ktoś się ubabrał farbą ftalową, no to płynem do naczyń tego nie umyje, tak? Czym to umyje? Rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych. Jeżeli to była farba nitro, to rozpuszczalnikiem nitro. A jeżeli ktoś jest brudny od grzechu, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. To jest to jedyne. Możesz w życiu powtórzyć 100 000 razy zdrowaś Mario, Ojcze nasz i 1000 innych rzeczy. I niestety ockniesz się w piekle. Może twój duchowny odstukać 3 razy, 1000 razy w twoim życiu. A może nawet sam się po głowie postukać, cokolwiek zrobisz. Nie ma takiej rzeczy, nie ma takiego czynu, nie ma takiego sposobu, żeby ludzkie grzechy zostały zmyte. Tak jak w twojej kuchni płyn do naczyń zmywa tłuszcz z talerza, tak w twoim duchowym życiu tylko krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, może cię oczyścić od wszelkiego grzechu. Ale to się nie dzieje przypadkiem. To się nie przydarza każdemu. Wiecie, kiedy się to dzieje i komu się to przydarza? To się przydarza tym, którzy świadomie decydują się przejść przez te drzwi. Jeżeli stoisz przed Pałacem Kultury w Warszawie, to żeby wejść, żeby znaleźć się w środku, musisz przejść przez te drzwi, które tam są. Jeżeli pobożni ludzie w Jerozolimie, a było ich wtedy sporo, niektórzy każdego roku szli do świątyni, ale żeby wejść do Jerozolimy, trzeba było przejść przez bramę. Biblia uczy nas tego, że między światem i Kościołem, między Królestwem Bożym i Królestwem Ciemności zawsze są drzwi, zawsze jest brama, zawsze jest ogrodzenie, zawsze jest mur, zawsze jest płot. Ta granica między światem i Kościołem, ona zawsze dla wszystkich była czytelna i miała być czytelna. I każdy wiedział, że jak znajdzie się pod murem Jerozolimy, to albo przejdzie przez bramę, albo tam nie wejdzie. Pan Jezus mówi, ja jestem tą bramą. Pan Jezus mówi, ja jestem tymi drzwiami. Jeżeli chcesz znaleźć się w tej duchowej Jerozolimie, to albo przejdziesz przez Niego, albo uwierzysz w to, że to On za ciebie umarł. To nie twoja 1000 razy Ojcze Nasz, albo jakakolwiek inna modlitwa na świecie. To nawet nie, że podniosłeś rękę na jakiejś ulicznej ewangelizacji. To jest twój świadomy wybór. Musisz zobaczyć, że jest owczarnia, że jest brama, że są drzwi, że tymi drzwiami jest Pan Jezus, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, a nie to, co się głosi w naszym kraju. Że jest inny, kolejny, albo kilku. Albo rzesza świętych, którzy się modlą za ciebie. Nie ma czegoś takiego. To jest złuda. Ludzie lubią mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa i potem kleją się do czegokolwiek. Ale to jest złudne poczucie bezpieczeństwa. Jest tylko jedno prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli przejdziesz przez te drzwi, którymi dla nas jest Pan Jezus, a więc najpierw uwierzysz w to, że On wtedy za murami Jerozolimy 2000 lat temu, umierając na krzyżu na Golgocie, że umarł też za ciebie, że wziął i przybił tam twoje grzechy. Jeżeli w to uwierzysz, to jest pierwszy dobry krok, który zrobiłeś. Druga rzecz, musisz zrozumieć, że twoje grzechy muszą zostać oczyszczone, bo do nieba nie wejdzie nic nieczystego. I z grzechów może omyć nas tylko krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To ona omywa nas od wszelkiego grzechu. A skoro już jesteśmy przy objawieniu, bo w środę czytamy objawienie, to tam jest mowa o ludziach, którzy już tam są. Jest napisane, i uprali swoje szaty w krwi baranka. Możesz być czysty tylko przez krew Jezusa.
baranka. I to jest piękny obraz, to jest piękne zaproszenie. Ja zachęcam wszystkich naszych rodaków, którzy słuchają tego przesłania albo będą go słuchać za miesiąc czy za rok, żeby tego wyboru dokonali w swoim życiu, żeby na pewno wiedzieli, że weszli przez bramę do tej owczarni. A teraz chwila dla tych, którzy uważają, że już tam weszli, ale mówią, to jest piękne, tylko że nie działa. To już to powiedziałem na początku. To jest piękne i to działa, ale jeżeli w twoim życiu nie działa, to Pan Jezus w dzisiejszym tekście uczy nas tego, że niektórzy wchodzą do owczarni w inny sposób niż przez drzwi. I Pan Jezus temu, który siedzi na uczcie weselnej w niebie, mówi, przyjacielu, jak tu wszedłeś, skoro nie masz szaty weselnej? I my nie możemy wejść do owczarni przez płot, pod płotem, jakkolwiek inaczej, ale żebyśmy byli owcami Jego pastwiska, musimy tam wejść przez drzwi. A więc w naszym życiu musi być świadoma pokuta, musi być prawdziwa wiara w zastępczą ofiarę Pana Jezusa na Golgocie i musimy być omyci krwią baranka. Ta druga historia, którą wspomniałem, poruszająca historia, pouczająca historia. Niestety dla narodu izraelskiego nie kończąca się happy endem. I przeczytam ją i zachęcę nas do tego, żeby ona dla nas skończyła się happy endem. Bo my po to głosimy, my po to jesteśmy w kościele, my po to rezygnujemy z tego świata, my po to dokonujemy wyborów, żeby nasza historia, żeby nasze życie zakończyło się happy endem, czego tobie i sobie z całego serca życzę, drogi bracie, siostro, przyjacielu. Piąty rozdział Izajasza zaczyna się tak. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Okopał ją, oczyścił z kamieni. To okopał albo przekopał, to nie jest najszczęśliwsze tłumaczenie. Okopać się może żołnierz na froncie. W tym przypadku to nie są okopy, to jest bardziej płot, co bardzo wyraźnie wynika z wiersza 5, ale też wiele innych tłumaczeń pokazuje nam, że chodzi o ogrodzenie, a nie o jakieś okopy, ale wrócimy do tego tematu. Oczyścił ją z kamieni, zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieże i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić w mojej winnicy, czego ja nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, aby na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Historia zaczyna się pięknie, ale jak powiedziałem, dla Izraelitów nie kończy się happy endem. Ale dowiadujemy się już z pierwszego wiersza, że jest jakaś pieśń. To uśmiech w stronę zespołu. Są pieśni, które nasz ulubieniec, nasz umiłowany, jak mówi inne tłumaczenie, nasz niebiański oblubieniec lubi bardzo, bardzo, bardzo. Dzisiaj
W wielu kościołach myśli się, że jak się temu oblubieńcowi nie, Hillsonga nie zaśpiewa, to jemu się to już nie podoba. Nie? Nie, Pan Bóg zupełnie inaczej słucha naszych pieśni, niż nam się wydaje. Nam się wydaje, im lepszy zespół, im piękniejsze głosy, tym bardziej Panu Jezusowi się podoba. Oczywiście, że my nie chcemy fałszować. Oczywiście, że my chcemy pięknie śpiewać. Ale wiecie, jak Pan Jezus słucha pieśni, które śpiewamy? Sercem. Kiedyś siedzieliśmy z taką parą zakochanych w jednym pomieszczeniu i ten zakochany wziął gitarę i śpiewał do tej zakochanej: każdy ma swoje marzenia, moim jesteś ty. No i serce stopniało w tym momencie. I to jest taki obraz tego, że w tej niebiańskiej naszej relacji dokładnie tak samo to działa. Wiecie, ten zakochany z tą gitarą, no gdyby tam przyszedł zawodowy muzyk, to by powiedział, no tu pół tonu za nisko, a tam pół tonu za wysoko, tu miało być forte, a nie to, co ty zrobiłeś. A wiecie, co słyszała narzeczona? To, co chciała słyszeć. I serce stopniało. I chodziło o to, co jego serce mówiło do jej serca. I ta historia zaczyna się tak. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi, mojemu oblubieńcowi, mojemu ukochanemu, mojemu umiłowanemu jego ulubioną pieśń. Wiecie, jaka to jest pieśń? Ta ulubiona pieśń dla tego niebiańskiego oblubieńca? To jest pieśń o jego kościele. On kocha słuchać o swoim kościele. Narzeczona kochała słuchać tego, co narzeczony miał w swoim sercu do niej. A nasz Pan, Zbawiciel, niebiański oblubieniec, on kocha słuchać pieśni o jego winnicy. I jest taka pieśń. Ja nie mówię, że to o tej pieśni jest mowa, żeby było jasne. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy, gdzie Chrystus kapłanem jest sam, gdzie ludzie to bracia prawdziwi. Pan Jezus kocha słuchać o swoim kościele, o swoim prawdziwym, żywym kościele, że ten kościół żyje tylko dla Niego, że kocha tylko Jego, że chce te szlachetne owoce wydać tylko dla Niego. I to, co było smutne w Starym Testamencie, a co chcemy, żeby było radosne w Nowym Testamencie, to wtedy tamci ludzie zawiedli. Pan Jezus mówi, czy o Nim jest napisane, że zbudował winnicę na pagórku urodzajnym. Na pagórku, bo wiecie, czemu na pagórku? Nie? Ci, którzy widzieli winnicę albo byli w winnicach, to wiedzą, że winnicę sadzi się na pagórkach, bo tam najbardziej opiera się słońce. To, czego winogrona potrzebują najbardziej, to słońca. Wiecie, w roku, w którym zabraknie słońca, winogrona nigdy nie są słodkie. Ta słodycz przychodzi ze słońca. Jeżeli my śpiewamy o kościele, którego Chrystus jest kapłanem, to ten kościół jest słodki, jest przyjemny, jest radością dla Chrystusa i radością dla świata. Wiecie kiedy? Kiedy to niebiańskie słońce świeci na niego w dzień i w nocy. I to słońce, to Pan Jezus jest naszym słońcem. Tak świeci na twoje życie, świeci na twoje życie, świeci na twoje życie. I potem ta słodycz, te winorośla są takie, że w żadnym innym miejscu na świecie nie są takie same. I to było marzenie tego oblubieńca, tego umiłowanego, który zasadził, który nie popełnił żadnego błędu. On wybrał najlepszy pagórek.
tam, gdzie słońce oprze się najbardziej, tam, gdzie świeci najdłużej. Pagórek urodzajny, tu jest napisane. Nie było żadnego przypadku w tym. Ogrodził? Oczycił z kamieni? No, niektórzy z nas wiedzą. Nie wiem, czy jest drugie miejsce na świecie, w którym jest tyle kamieni, co w Izraelu, nie? Oczycił z kamieni? Uczynił tą glebę absolutnie urodzajną? Zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował wieżę, wykuł prasę. Jeżeli ktoś widział winnicę i wie, jak to wszystko działa, to rozumie, co tu jest napisane. I oczekiwał, że wyda szlachetne grona. I do tego miejsca chcę, żebyśmy wiedzieli, że to jest dokładnie to samo, co Pan Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć. Nie ma nic przypadkowego w naszym życiu. Nie ma nic przypadkowego w naszym zbawieniu, jeśli weszliśmy przez drzwi do tej owczarni. Wszystko jest zaplanowane. Jest płot. Tak jak był w owczarni płot, tak jest przy winnicy płot. Tak do winnicy są drzwi albo brama, żeby tam można było wejść i wyjść. I to, co chcę, żebyśmy zauważyli w tych dzisiejszych historiach, że ogrodzenie to nie jest ograniczenie. Ludzie ze świata, kiedy patrzą na nas, to mówi, jakie to wasze życie jest ograniczone. Wam nic nie wolno. Gdybyś nie był chrześcijaninem, to byś mógł się tak schlać jak świnia, potem poleżeć w tych wymiocinach. Jaki byś mógł być szczęśliwy? Wam nic nie wolno. Te wasze ogrodzenia to takie ograniczenia. Zobaczcie, jak bardzo punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Wiecie, te płoty i w Starym Testamencie, i w Nowym, one nie były po to, żeby nasze życie ograniczyć. One były po to, żeby nasze życie uczynić bezpiecznym. Żebyśmy mieli to bezpieczne schronienie, żebyśmy mieli bezpieczną kryjówkę, żebyśmy byli zachowani od całego zła, które jest na tym świecie. I uwaga, od największego zła, które na ten świat przychodzi, o czym czytamy w środę. Nie przejmujcie się tym, co spadło, to tylko telefon. 3000 złotych polskich. Skupmy się na Bożym Słowie. To, o co Panu Jezusowi chodzi, to nie, żeby w jakikolwiek sposób ograniczyć nasze życie. Ten płot. To, co z perspektywy świata wygląda jak niewola i ograniczenie, jest największym błogosławieństwem, którego możesz doświadczyć. Jesteś bezpieczny w dzień. Jesteś bezpieczny w nocy. Jesteś bezpieczny od wilków. Jesteś bezpieczny. W Chrystusie jesteś bezpieczny od tych najstraszniejszych rzeczy, jakie jeszcze na ten świat przyjdą. A w środę będziemy czytać o ludziach, którzy gryźli języki, którzy modlili się o śmierć, ale jej nie znaleźli. Takie czasy przyjdą na ten świat. A to, co się dzieje dzisiaj, to jest tylko preludium. Świat zmierza w jakąś stronę. Niektórzy ciągle jeszcze w to nie wierzą. Niektórzy ciągle jeszcze krzyczą, że to tylko teorie spiskowe. A niektórzy mówią, że jaka jest różnica między teorią spiskową a rzeczywistością? Różnica jednego roku. To, co było teorią albo science fiction jakiś czas temu, dzisiaj dzieje się na naszych oczach. I ludzie nie wierzą w to, nie chcą wierzyć w to, że to, co jest napisane w Księdze Objawienia, że to przyjdzie, że to jest prawda. A Pan Jezus mówi, jest tak i amen. Niebo, dzisiaj to chyba Bartek mówił, niebo i ziemia przeminą, ale nawet jedna jota z Bożego Słowa nie przeminie. To wszystko się stanie. I dlatego, kochany bracie, siostro, przyjacielu, gdziekolwiek jesteś na świecie w tym momencie, potrzebujesz tej bezpiecznej kryjówki, potrzebujesz znaleźć się w miejscu, które, uwierz mi, nie jest dla ciebie ograniczeniem, jest dla ciebie bezpieczną kryjówką, jest tym miejscem, gdzie jesteś pod Bożą ochroną. Tak, diabeł i tam chce swoje macki włożyć, bo on przyszedł, aby kraść, zabijać i zatracać. Ale Chrystus się troszczy o to, żebyśmy byli bezpieczni. Ale w tej winnicy nas zasadził, w tej winnicy nas umieścił,
w ten krzew winny, gdybyśmy teraz Jana 15 otworzyli, to w ten krzew winny nas wszczepił. Jest jeden powód, dla którego nas wszczepił. Jest jeden powód, dla którego zrobił ten płot. Jest jeden powód, dla którego usunął kamienie, zrobił to na nasłonecznionym zboczu. Najlepsze szczepy. Jest jeden powód, żeby Kościół, żebyś ty i ja, żebyśmy wydali słodki owoc dla naszego Króla. Wiecie, Izrael tego nie zrobił. Cokolwiek przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano. Nie po to, żebyśmy ich krytykowali. To jest zapisane po to, żebyśmy nie popełnili tego błędu, który oni popełnili. Wiecie, to przychodzi jako Boży sąd dla tych ludzi, którzy zawiedli? Pierwsza rzecz. Zburzę ten płot. Wiecie, ekumenia próbuje wejść drzwiami i oknami do każdego zdrowego kościoła i mówią, że to dobro, że to troska o kościół, że będziemy mieli szersze perspektywy. W zborze, w którym kiedyś moi rodzice byli, pastor powiedział tak, no jeżeli pokażemy się i tam, i siam, i owam, to nie będą nas prześladować, to nie będą źle o nas mówić, to nas potraktują jak swoich. Ale przepraszam, czy ten świat ma nas potraktować jak swoich? Czy o to chodzi, żeby wszyscy ludzie o nas dobrze mówili? Czy Pan Jezus nie powiedział, biada wam, jeżeli wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą? Tak, świat nie może nas oskarżać, że jesteśmy złodziejami albo takimi nie możemy być. Mamy żyć dobrym, świętym, Bożym życiem, żeby ten owoc, te grona, żeby były szlachetne, żeby były słodkie do granic możliwości dla naszego niebiańskiego oblubieńca. Ale ten świat nie będzie dobrze o nas mówił. Chyba, że staniemy się jednym z nich. Wiecie, to co niektórzy nas przekonują, że byłoby takim błogosławieństwem, żebyśmy zburzyli te mury, odeszli od podziałów. Te hasła są zawsze piękne i górnolotne. Wiecie, co widzę w Bożym Słowie? Że zburzony mur to jest wyraz Bożego sądu, a nie błogosławieństwa. My mamy mieć granice między światem i Kościołem. My mamy się izolować od wszelkiego zła i grzechu i brudu tego świata. Ten płot, ten mur, ta granica nie jest dla ciebie ograniczeniem, nie jest zniewoleniem, nie jest formą czy sposobem na to, żeby coś ci zabrać, żebyś nie mógł mieć tej radości, jaką mają ludzie w tym świecie. My nie chcemy tej radości, jaką ludzie mają w tym świecie. My mamy swoją prawdziwą, wieczną, trwającą, taką, której nikt i nic nie zabierze. Ale zburzony płot, rozwalony mur, to jest obraz Bożego sądu, a nie obraz Bożego błogosławieństwa. I dlatego może ktoś pomyśli, no ale przecież chodzi o to, żeby ci ludzie tam weszli, nie? Więc może zburzy ten mur. Niech drzwiami, oknami z każdej strony. No właśnie nie w taki sposób. Oczywiście, że ci ludzie są zapraszani do tej owczarni. Oczywiście, że ci ludzie są zapraszani do tej winnicy. Pan Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ale z tego powodu nie rozwali muru. No, w dzisiejszych czasach to może go jeszcze podniesie, żeby był wyższy. Każdy może wejść do tej winnicy. Każdy może wejść do tej owczarni, ale jest tylko jeden sposób, żeby tam wejść. Pan Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. Jeżeli nie wejdziesz przez Niego, czyli w taki sposób, jak powiedzieliśmy sobie na początku, to jesteś złodziejem, kłamcą, wilkiem, intruzem, czymkolwiek, ale nie owcą Jego pastwiska. Owce Jego pastwiska wchodzą tylko przez drzwi. I to, co mamy robić, to nie burzyć
Płoty, mury, granice, one muszą być. Świat musi widzieć, gdzie jest Kościół i jaki jest Kościół. I musi widzieć, gdzie jest świat i jaki jest świat. I ta historia dzisiejsza uczy nas tego, że tylko w sytuacji, gdyby przyszedł Boży sąd, to ten płot zostanie rozwalony. W innym przypadku ten płot jest, ma być. Są drzwi, jest brama, są możliwości. Wszyscy są zaproszeni, pójdźcie do mnie wszyscy. Ja wam dam ukojenie, Pan Jezus mówi. Ale wejście jest tylko przez te drzwi, o których dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Jana w rozdziale 10. I w wierszu 7 i 9 Pan Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Zostało to wszystko powiedziane po to dzisiaj dla nas, żebyśmy mogli sami siebie przekonać i sprawdzić także, że rzeczywiście przez te drzwi, przez nowo zrodzenie znalazłem się w Kościele. A jeżeli ktoś coś wie o Kościele, słyszał o Kościele, czasami myśli o Kościele, ale jeszcze nie znalazł się z tamtej strony, to te drzwi ciągle jeszcze są otwarte. Byliśmy kiedyś na samym początku ze zborem w Wiśle i mówiłem tam o Arce, o tym, że Arka była ratunkiem, że ona stała na oczach świata przez długi czas, przez wiele lat. Noe ją budował. I każdemu człowiekowi, który pytał, Noe, co ty robisz? Noe, po co ci ten statek? Noe, przecież żyjesz na pustyni. Noe, stuknij się w głowę. Noe budował. A potem pewnego dnia powiedział, zapraszam, drzwi Arki są otwarte. Każdy, kto wejdzie do środka, będzie zbawiony, czyli uratowany. Każdy, kto nie wejdzie, zginie. I była garstka ludzi, która weszła do środka, bo uwierzyli w to, co mówił Noe. I to, co powiedziałem wtedy, powiedziałem, to Pan Jezus jest tą Arką dzisiaj. To Pan Jezus jest drzwiami dzisiaj. Ale drzwi tamtej Arki zostały zamknięte. Zamknął je sam Pan Bóg. I drzwi tej Arki, którą jest owczarnia, winnica, kościół, jakiegokolwiek obrazu byśmy dzisiaj użyli, drzwi tej Arki też zostaną pewnego dnia zamknięte. I dlatego Pismo Święte mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj możesz przez te drzwi wejść do środka, być uratowanym, zbawionym, ale drzwi tej Arki też zostaną zamknięte. I pamiętam, że po tamtym wieczorze dziewczyna, która z nami była, przeszła przez te drzwi z radością i wdzięcznością. Dzisiaj jest szansa dla ciebie. Duch Święty mówi do ciebie przez to słowo dzisiaj. Przyjdź do Niego, dopóki nie jest za późno. Przyjdź do Niego, dopóki te drzwi nie są zamknięte. Amen.